Jest godzina 7:32 minuty. No teraz, skoro mówiliśmy o szczycie w Platformie Obywatelskiej, czas na rozmowę o zupełnie innym i chyba bardziej istotnym szczycie. Wczoraj w Brukseli spotkali się przywódcy NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Temu spotkaniu z pewnej odległości, ale wnikliwie przyglądała się pani dr Beata Górka-Winter, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładająca m.in. na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry państwu. I cóż z tej obserwacji wynikło? Szczególnie ciekawe, że po raz pierwszy na takim szczycie pojawił się Joe Biden ze swoim przekazem dla świata. Cóż powiedział na szczycie NATO nowy prezydent Stanów Zjednoczonych? Czy debiutujący? O, tak można powiedzieć. Generalnie Biden przyjechał na posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej z takim przekazem, że Ameryka powraca. Jest to oczywiście slogan, który ma pokazać, że obecna administracja całkowicie odcina się od administracji poprzedniej, czyli administracji Donalda Trumpa. I rzeczywiście cały przebieg tego szczytu, jeśli obserwowaliśmy nie tylko przekazy, ale także relacje takie filmowe, to widać, że atmosfera była zupełnie inna. Nawet przywódcy, którzy zwyczajowo już w ostatnich latach zaczynali od jakichś kłótni czy sporów. Wydaje się, że przebieg tego szczytu był naprawdę wyjątkowo spokojny w porównaniu z tym, co mieliśmy do czynienia w poprzednich latach, kiedy Trump, zanim jeszcze właściwie wziął udział w posiedzeniu, potrafił już tak nakręcić wojnę nerwów, że właściwie można było przypuszczać, że te dyskusje nie będą konstruktywne. Oczywiście w poprzednich latach, mimo tej dość napiętej atmosfery, udawało się pewne postanowienia ważne dla Sojuszu, postanowienia i programy rozwijać i przyjmować szereg nowych działań czy polityk. Natomiast na pewno taka atmosfera wojny nerwów nie sprzyjała konstruktywnemu dialogowi. Tym razem było inaczej. Widzimy, że przywódcy i sam Biden, który na każdym kroku właściwie podkreśla przywiązanie czy powrót Ameryki do multilateralizmu, do dialogu, do konstruktywnej współpracy z partnerami. I widzimy, że rzeczywiście ten szczyt był bardzo produktywny. Mieliśmy i konferencję prasową przed rozpoczęciem posiedzenia, konferencji sekretarza generalnego. Po zakończeniu obrad mieliśmy... A co znaczy ten multilateralizm? Jak rozumiem, Joe Biden mówi, Ameryka wraca do świata, gdzie są różne wektory tego multilateralnego świata. A co to w praktyce oznacza? Multilateralizm jest przeciwieństwem izolacjonizmu i poprzednia administracja była bardzo często oskarżana o to, iż skupia uwagę, czy przywiązuje uwagę tylko i wyłącznie do realizowania interesów amerykańskich, nawet jeżeli miałoby się to odbywać kosztem sojuszników. Czyli brak konsultacji, brak wyznaczania wspólnej agendy, brak uwzględniania interesów partnerów w podejmowaniu różnych decyzji i szereg działań poprzedniej administracji, czyli wycofywanie się z długo negocjowanych porozumień, co do których swój czas i zaangażowanie poświęciło wiele państw czy organizacji. Mówię na przykład o porozumieniu klimatycznym, mówię o rozpoczętej wojnie handlowej z Unią Europejską. Już nie wspominam o Chinach. Natomiast administracja Trumpa postawiła pod znakiem zapytania bardzo wiele sojuszy i projektów. Ale ktoś złośliwy mógłby zapytać, czy na przykład Joe Biden w ramach tego powrotu Stanów zniósł chociażby cła na stal i aluminium, które wobec Europy wprowadził Donald Trump. I ja takich informacji nie znalazłem. Może źle szukałem. Na to jeszcze poczekamy. Rzeczywiście ma pan redaktor rację w tym, że za pewną retoryką bardziej ugodową i za tym bardziej spokojnym podejściem do rozmów
sojusznikami. Wcale póki co nie musi pójść, nie muszą pójść działania. Myśmy byli już nieraz świadkami tego, iż administracja demokratów co innego deklarowała w takim ogólnym przekazie i w takim ogólnym formułowaniu haseł, a gdybyśmy poszukali właśnie pewnych konkretów, okazywało się, że czasem za tym właśnie nie o konkrety, a nawet idą działania przeciwne. Także... No, co do NATO, Ameryka wraca, ale wycofuje się z Afganistanu chociażby i to zdaje się jest tak, osobista decyzja akurat... administracji Joe Bidena. To już nie. Tutaj akurat kwestia wycofania się Stanów Zjednoczonych i generalnie NATO z Afganistanu. Jest to decyzja, jest to proces, nad którym sojusznicy pracują już od dawna. Oczywiście NATO było gotowe jako sojusz pozostać w Afganistanie dłużej. Działa tam, przypomnę, wciąż misja szkoleniowa. Sojusz zaangażował bardzo wiele sił i środków w szkolenia afgańskich sił zbrojnych, więc rzeczywiście wydaje się, że wielu sojuszników było gotowe kontynuować tą misję pomimo trudności. Natomiast no, tutaj jednak proces polityczny w samym Afganistanie, pewna przewaga talibów w różnych regionach, gdzie widzimy, że oni już no, właściwie są siłą polityczną, której tak jak zakładano, nie da się wyeliminować z życia kraju, dlatego ustalono, postanowiono, że po tylu latach jest to czas na to, żeby z Afganistanu się wycofać, dać Afgańczykom no, pole do popisu, tak, pole do decydowania o przyszłości politycznej kraju. Afganistan daleko, o tyle nas interesuje, że tam byli polscy żołnierze, ale trochę zmienię temat, bo czas ucieka, a tu Rosja czeka, żeby omówić. Wszyscy dopatrzyli, ostatnio Władimir Putin miał kilka niestandardowych posunięć, zamknął swojego głównego rywala, Aleksieja Nawalnego, kogoś tam otruł, kogoś zamordował, kogoś pozwolił porwać, gdzieś wysłał wojska, kogoś najechał i co na to wszystko powie, na to, co na to wszystko mówi Joe Biden? Zarówno wczorajsza konferencja prasowa, wypowiedź sekretarza generalnego, jak i ostateczny tekst komunikatu. No, Stoltenberg powiedział, że stosunki NATO-Rosja są no, najgorsze chyba w swojej historii. Tak? I tutaj rzeczywiście te wszystkie działania Rosji, które wymienił pan redaktor, zostały wyciągnięte, tak, jeszcze raz napiętnowane i właściwie ten język komunikatu wobec Rosji jest bardzo ostry. Jakkolwiek państwa NATO nie mają takiej intencji w tej chwili, żeby prowadzić z Rosją jakiegoś rodzaju wojny czy potyczki. Tak? Zostały, że tak powiem, postawione pewne warunki Rosji do tego, żeby dialog rozpocząć. Tutaj nawet należy zauważyć, że NATO jest bardziej otwarte na ten dialog niż sama Rosja, która odrzuca i to już od wielu lat odrzuca wszelkiego rodzaju propozycje idące w jej kierunku i propozycje, które miałyby na celu powrót do takiego stanu, gdzie między właśnie sojuszem a Rosją mamy taki stan przejrzystości. Tutaj chodzi oczywiście przede wszystkim o przejrzystość w sferze mini reset, bo ono zostało ukute w ostatnich dniach, tygodniach przez analityków polityki zagranicznej, zwłaszcza tej prowadzonej przez Biały Dom, że może nie będzie pełnego resetu jak za Baracka Obamy, ale Joe Biden może taki mini resecik sobie z Rosją sprawić. Czy tak, to można było jakieś działania, ruchy, słowa Joe Bidena na szczycie NATO mogłyby tą tezę potwierdzać? To znaczy klimat wczorajszego posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej, ten komunikat pozwala jednak mieć nadzieję, że do tego nawet mini resetu nie dojdzie. Oczywiście my musimy patrzeć na to, co się dzieje w szerszym kontekście, a tym szerszym kontekstem jest kwestia dokończenia budowy Nord Stream 2 i tutaj zdecydowanie zawiedliśmy się na administrację amerykańską, która
po której oczekiwaliśmy jednak zablokowania tego, dalszego blokowania tego projektu. Widać, że takiej woli po stronie amerykańskiej w tej chwili nie ma. To rzeczywiście zupełnie jakby zmienia kontekst tego, o czym mówiono w NATO, tak, wczoraj. I mimo tej ostrej retoryki nadal nad tym wszystkim jednak no, roztacza się taka atmosfera, że jakby przekonanie, że z Rosją będziemy musieli się w jakiś sposób dogadywać, bo tutaj dla Amerykanów, tak jak też podkreśla większość analityków, najważniejsza jest ta agenda chińska. No właśnie, to do Chin przejdźmy. Czym się różni podejście Joe Bidena od podejścia Donalda Trumpa do Chin? No poza tym, że Donald Trump mówił bardzo, bardzo siarczyście i groźnie, a być może Joe Biden ma łagodniejszy język. To w konkretach mamy coś nowego, czy mamy kontynuację? Czyli jeśli chodzi o podejście do Chin, no to tutaj Chiny co prawda nie prowadzą tak agresywnej polityki w sferze militarnej, chociaż oczywiście bardzo duże zaniepokojenie budzi tempo modernizacji chińskich sił zbrojnych, ich akwizycja uzbrojenia właściwie w każdej dziedzinie, to zasypywanie tej luki technologicznej, jaka jeszcze niedawno dzieliła Chiny od państw Zachodu, więc to przyspieszone tempo modernizacji chińskich sił zbrojnych rzeczywiście budzi zaniepokojenie. Mamy oczywiście różne scenariusze. Jest pytanie, czy Chiny zajmą Tajwan. Mamy oczywiście kwestie praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj polityka chińska, która nie jest otwarcie konfrontacyjna wobec Zachodu. Chiny zresztą bardzo żywo zareagowały na wczorajszy komunikat po posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej i wyraziły no, pewne zaniepokojenie taką ostrą retoryką wobec Chin, gdyż jak wszyscy przywódcy podkreślają przy okazji różnych spotkań, Chiny nie mają intencji konfrontacji z Zachodem. Nie zmienia to faktu, iż rosnąca potęga Chin budzi ogromne zaniepokojenie na Zachodzie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. I widać, że Stany Zjednoczone próbują odzyskać ten utracony czas, czyli ten moment, w którym te lata, w którym to zagrożenie chińskie nie było w ich zdaniem we właściwy sposób zidentyfikowane. I Chiny zresztą bardzo dużo wtedy korzystały z rozwoju z firm zachodnich. Tak? Przypomnijmy, że jeszcze niedawno w Stanach mogły być te joint ventures, które amerykańsko-chińskie, które pracowały nad różnego rodzaju technologiami. Chiny potrafiły wykupywać startupy w Dolinie Krzemowej, które wypracowywały jakieś ciekawe, nowoczesne technologie. Studenci chińscy studiowali na uczelniach chińskich w obszarze STEM, tak? Czyli przez wiele lat to zagrożenie wzrostu potęgi chińskiej po stronie amerykańskiej ignorowano. W momencie, kiedy właśnie doszło do tego przebudzenia i spojrzano na pewne wskaźniki, czy to będzie rozwój gospodarczy, demograficzny, czy właśnie tempo modernizacji chińskiej armii, no to Stany Zjednoczone doszły do wniosku, że jesteśmy już w takim momencie, kiedy Chiny już tuż mogą nam zagrozić i mogą oczywiście zagrozić przede wszystkim hegemonii amerykańskiej. Więc i tutaj oczywiście jesteśmy w takim pewnym rodzi to pewien problem, dlatego że wiele krajów sojuszu, czy to będą Niemcy, czy Francja, czy Turcja, bardzo chętnie współpracuje z Chinami. Firmy chińskie są obecne na europejskim rynku, mamy chińskie inwestycje i mamy to, co jest dosyć groźne i o czym mówił sekretarz generalny. Wielokrotnie mamy przejmowanie pewnych obiektów infrastruktury krytycznej, nie wiem, portów, chociażby przez kapitał chiński i rzeczywiście dosyć, a nawet mieliśmy przypadki sprzedawania pewnych technologii zbrojeniowych do Chin, tak, przez państwa, które są członkami sojuszu, więc tutaj
tutaj z jednej strony w NATO oczywiście już istnieje świadomość zagrożenia, jakie rodzą Chiny i zresztą w tym wydanym przez grupę refleksyjną powołaną przez sekretarza generalnego raporcie podkreśla się, że działalność Chin musi być ściśle monitorowana. Także nie możemy sobie już pozwolić sojuszu na to, żeby nie dostrzegać tych chińskich działań. Natomiast jednocześnie NATO nie chce być jakoś jawnie antychińskie. Sam właśnie sekretarz generalny podkreślał wczoraj, że nie definiujemy Chin jako wroga, tak? I bardziej używa się tutaj pojęcia systemowego rywala, to jest pojęcie, którego też używa Unia Europejska. Natomiast same Stany Zjednoczone naturalnie najchętniej widziałyby NATO w roli jako jedną z organizacji, tak, dzięki której, też przy pomocy której to zagrożenie chińskie będzie zwalczane. I tutaj ja bym zwróciła uwagę na to, co powiedział, na to, co jest w tym wczorajszym komunikacie, dlatego że tam i na konferencji prasowej sekretarz generalny dosyć wcześnie, powiedziałabym, dosyć dużą wagę położył na to, że sojusz będzie rozwijał partnerstwa z krajami azjatyckimi i zupełnym przypadkiem naturalnie są to państwa, które są sojusznikami Stanów Zjednoczonych w regionie, tak? Czyli wymieniona i Południowa Korea, i Japonia, i Australia. I tak, pytanie, czy termin sojusz północnoatlantycki będzie do utrzymania, bo może gdzieś tam trzeba będzie i myślę, że Pacyfik. Będzie, natomiast ten nacisk na partnerstwa rzeczywiście wczoraj wybrzmiał i można się spodziewać, że jednak Biden i jego administracja będą forsowały w dłuższej perspektywie jakby działania na to także na tamtym obszarze. Więc tego ja się osobiście spodziewam. Powiedziała dr Beata Górka-Winter, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładająca na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo serdecznie pani doktor, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia na zegarach 7:48. To teraz zagra Will Smith, a my zaraz potem przejdziemy do tematu, który z kolei dwa tygodnie temu i w zeszłym tygodniu budził nasze duże zainteresowanie. Potem zrobiło się cichutko, a teraz zobaczymy, co tam słychać w Turowie.